Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Pora poznać kolejnego nowego zawodnika niebieskich, a jest nim król. Król strzelców drugiej ligi minionego sezonu, nowy zawodnik niebieskich, Maciej Firlej. Witam cię serdecznie. Witam. Jak wspomniałem, rozmawiamy z królem strzelców drugiej ligi. Gratulacje serdeczne z tego tytułu. Strzelając bramki, gdzieś krocząc po tę koronę króla strzelców, zakładam, że miałeś gdzieś z tyłu głowy, że po tak dobrym sezonie gdzieś pojawią się propozycje z innych klubów. Chciałem zapytać, czy dużo tych propozycji było i jak zareagowałeś na tę ofertę, która nadeszła z Chorzowa? Znaczy, na pewno było sporo zapytań, bo wiadomo, gdzieś tam, jeżeli te bramki są, no to jest tak jakby najłatwiejszy sposób, żeby jakiegoś zawodnika znaleźć, tak? Jeżeli ktoś tych bramek trochę strzeli, no to kluby się nim interesują i było dużo zapytań, natomiast moim takim celem było, że jeżeli dostanę oferty z Ekstraklasy, no to wtedy na pewno zdecyduję się na transfer, a jeżeli będą to oferty tylko tam z pierwszych, drugich lig, to prawdopodobnie zostanę w Zniczu z drużyną, którą wywalczyłem awans. Natomiast no, tak jak mówię, jeżeli pojawiła się już oferta z Ruchu, no to nie była to trudna decyzja dla mnie, od razu byłem na tak, kwestia tylko dogadania wszystkich warunków i podpisania kontraktu. Ten miniony sezon, który zakończyłeś tytułem króla strzelców drugiej ligi, to pod tym względem chociażby to uznałbyś, że był to najlepszy sezon w twojej karierze? Myślę, że tak. Tym bardziej, że dodatkowo walczyliśmy awans do pierwszej ligi, więc myślę, że to był jak na razie mój najlepszy sezon. Chcemy wrócić do początków twoich początków w piłce. Właśnie opowiedz nam też naszym kibicom może pokrótce o tym, jak to się wszystko zaczęło, no i jak to się stało, że trafiłeś na to piłkarskie boisko? Tato był trenerem młodzików u mnie w małej miejscowości w Wojcieszowie. Grał też w piłkę, wujek grał w piłkę, więc taka najbliższa rodzina, dziadek, wszyscy gdzieś tam na jakimś szczeblu w tą piłkę grali, więc tak naprawdę byłem skazany na piłkę. Ale oczywiście to była moja decyzja i od nie wiem, 5-6 lat, jak gdzieś tam do przedszkola czy z rówki się chodziło, to już tą piłkę się kopało. A myślę, że takie pierwsze treningi to właśnie u taty, 7-8 lat może miałem coś takiego. No i od wtedy już do 16 lat grałem właśnie w Orle Wojcieszów, czyli w moim rodzimym mieście. I stamtąd w wieku 16 lat właśnie poszedłem, to pierwszy taki transfer, można powiedzieć, do Karkonoszy Jelenia Góra. No i w pierwszym sezonie udało się zrobić awans do trzeciej ligi, więc już kolejny sezon był w trzeciej lidze. Tam zagrałem 2 sezony. W tym drugim sezonie już strzeliłem 16 bramek, więc niezły był to wynik. I poszedłem do Wrocławia, do Ślęzy Wrocław. No i tam również byłem 2 sezony i w drugim sezonie też się udało tą koronę króla strzelców zdobyć, 24 bramki. Do ostatniej kolejki też biliśmy się o awans, ale niestety ta ostatnia kolejka zauważyła, że nie udało się awansować. No i trafiłem stamtąd do Korony Kielce, do Ekstraklasy. Natomiast no... O tę koronę chciałem cię dopytać, bo właśnie to była taka twoja pierwsza, powiedzmy, styczność, czy pierwsza szansa pokazania się na poziomie Ekstraklasy. Tego debiutu się jednak nie doczekałeś. Co stanęło na przeszkodzie wtedy? Znaczy, myślę, że z mojej strony na pewno gdzieś tam to był duży przeskok, tak? Byłem młodym zawodnikiem, trafiłem z trzeciej ligi do Ekstraklasy i na pewno to nie było łatwe od razu przejść na taką intensywność i no i też no jakość, jaka już była w Ekstraklasie. Natomiast uważam, że na tą szansę chyba zasłużyłem, żeby ją dostać pracą na treningach, tym jak wyglądałem, czy chociażby w meczach rezerw, gdzie zawsze schodziliśmy, za każdym razem strzelałem bramki i
byłem niby blisko, bo trener mówił, że ta szansa przyjdzie, ale, no, ale tej szansy się nie doczekałem i po pół roku poszedłem na wypożyczenie. W swoim CV masz sezon spędzony w Motorze Lublina. Pytam o to nie bez powodu, no bo ledwie rok temu rywalizowałeś z Ruchem w tym w lidze, no a później na koniec tych całych rozgrywek, też tym pamiętnym dla nas, wiadomo, dobrze kojarzącym się nam finale baraży. Jak ty ten mecz wspominasz? Też, no, wiadomo, wynik wszyscy wiemy, jaki był. Natomiast co też tamtego spotkania zapamiętałeś, tego, co się działo wtedy na stadionie w Chorzowie, jak to wszystko wyglądało? No, myślę, że przede wszystkim święto, jakie panowało na stadionie, zrobiło na mnie ogromne wrażenie, bo już wjeżdżając na stadion w autokarze czuliśmy, że jedziemy grać naprawdę wielki mecz. Już tłumy kibiców pod stadionem i to była taka fajne piłkarskie święto. Natomiast wiemy, jak ten finał się dla nas ułożył, więc wspomnienia z tego meczu nie są najlepsze. Tym bardziej, że wynik też był wysoki i na pewno to trochę bolało. Natomiast to już jest przeszłość i teraz o tym nie myślę. Ale tak jak mówię, przede wszystkim ta atmosfera na stadionie, to było czuć, że to jest wielki mecz. Ten rok też na twoim przykładzie pokazuje, jak w ciągu jednego roku dużo się może wydarzyć, dużo zmienić. Rok temu przeżywałeś porażkę w finale baraży, dzisiaj jesteś, można powiedzieć, przy ekstraklasie i może za chwilę będziesz miał szansę w niej zagrać. Jak przebiega twoja aklimatyzacja dzisiaj w drużynie niebieskich i czy tutaj jakimś twoim pomocną dłonią jest Tomek Swędrowski, którym graliście razem w Motorze? Na pewno dużo Tomek mi pomaga. Jeżeli mam jakieś pytania, to zawsze mi podpowie. Ale też Remek Krzywacz, z którym byłem w dwóch klubach już, to jest trzeci klub, w którym jesteśmy razem, mi pomaga. Natomiast też tak jakby ta pomoc nie byłaby potrzebna tak naprawdę, gdybym ich nie znał, bo Tomek Foszmańczyk, kapitan, po prostu mega się interesuje wszystkim i to on też sam wychodzi z inicjatywami, żeby w czymś pomóc. Na przykład, nie wiem, szukałem mieszkania, to gdzieś tam Tomek się tym zajął i dzięki niemu mam już ogarnięte mieszkanie, więc tutaj wszyscy naprawdę są otwarci do pomocy i wchodzić do takiej szatni to jest po prostu przyjemność i nie ma żadnych problemów. No to jest właśnie nasz kapitan. Chciałem cię zapytać też o Dawida Barnowskiego, z którym przychodzisz tutaj ze Znicza. Wy w tym sezonie drugoligowym teraz, jak układała się wasza współpraca i czy tutaj na pamięć już ze sobą jakoś gracie? Czy to ten duet może tutaj nas czym zaskoczyć? No mam taką nadzieję, że gdzieś tam te akcje się nam będą zazębiać. Z Dawidem też miałem bardzo dobry kontakt w szatni Znicza, więc cieszę się, że to akurat on trafił tutaj do Ruchu. No uważam, że jest to młodzieżowiec z bardzo dużym potencjałem na boisku i naprawdę może nam pomóc. No i też liczę, że będzie mi te piłki dogrywał, bo tak jak to było z Niczu. Mówiliśmy o aklimatyzacji, chciałem do tego jeszcze tematu wrócić, bo przecież zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Przecież tutaj będąc na zgrupowaniu w Busku, macie już za sobą ten tradycyjny chrzest. No i pytanie właśnie, jak ten chrzest przeszedłeś i jak ta drużyna, jak się tutaj wkupiłeś do tej drużyny podczas tego wydarzenia, który no już nie jest może już tak powszechny w drużynach piłkarskich jak kiedyś. No dokładnie, bo powiem szczerze, że byłem już w dużej ilości klubów gdzieś tam w Polsce i to jest mój pierwszy taki duży chrzest, że rzeczywiście się działo, bo najczęściej to jest, wiadomo, jakaś piosenka do zaśpiewania i to się kończy na tyle, jeżeli chodzi o chrzest. A tutaj wszystko przygotowane perfekcyjnie. Myślę, że tutaj kilka dni spędzili kapitanowie, żeby to przygotować. I gdzieś tam delikatny stresik był przed chrztem, jak rozmawialiśmy między sobą z nowymi chłopakami, ale finalnie było naprawdę wesoło i teraz mogę powiedzieć, że bardzo fajnie go wspominam. Jak traktujesz to przyjście do Ruchu jako taką, nie powiem może, że
że nie chcę użyć słowa ostatnie, bo to wiadomo, w piłce nigdy nie jest nie wiadomo, ale taka szansa, która nie wiadomo, czy się powtórzy może w przyszłości, właśnie zagrania w tej wymarzonej ekstraklasie? No dokładnie. Ja gdzieś tam przed sezonem też rozmawiając chociażby ze swoim agentem właśnie mówiłem, że teraz chciałbym zagrać super sezon w Zniczu, strzelić jak najwięcej bramek i może będzie szansa pójść w końcu do tej ekstraklasy i w niej zagrać. No i tak jak rozmawialiśmy przed sezonem, tak się w sumie stało, bo i mi się udało strzelić sporo bramek. Dostałem tutaj kontrakt w Ruchu, więc wszystko mi się sprawdziło. Mam nadzieję, że teraz po prostu udowodnię, że na tą ekstraklasę zasługuję. No i tak jak mówisz, no gdzieś tam nie mam 19 lat, że to może być za sezon, za dwa, że mam czas. Ale już jestem w takim momencie, że jest to myślę taki fajny moment, żeby wejść na ten poziom ekstraklasy i zostać na nim. Żeby zagrać też w ekstraklasie, to trzeba tutaj toczyć poważną rywalizację. Patrząc na to, jak wygląda dzisiaj, na dziś kadra Ruchu, wiadomo, że to się jeszcze może zmienić w jedną i drugą stronę. Tych napastników nominalnych jest co najmniej, jest tam kilku. Rywalizacja jest zacięta. Pytanie też do Ciebie takie, czy Ty czujesz się lepiej w takim ustawieniu, gdzie jesteś jedynym wysuniętym napastnikiem, czy wolisz mieć obok siebie jakiegoś partnera w ataku? Jak byś to... Lubię grać na dwóch napastników, to na pewno. Zresztą teraz w ostatnim klubie w Zniczu tak graliśmy i ten sezon nam udanie wyszedł mi również, więc na pewno ta dwójka napastników mi pasuje, aczkolwiek no wiadomo, że wiele razy też grałem na tego jednego wysuniętego napastnika, więc jestem powiedzmy gotowy do ustawienia z jednym czy z dwoma napastnikami. Twoje cele indywidualne na, no nie wybiegajmy może daleko w przyszłość, na rundę jesienną, tak? Co by Cię zadowoliło? No na pewno chciałbym jak najszybciej zadebiutować w drużynie. To jest taki pierwszy cel, żeby po prostu jak najszybciej to zrobić. No i myślę, że takich celów indywidualnych jeszcze sobie nie postawiłem, bo gdzieś tam też nie zagrałem jeszcze żadnego sparingu. Nie wiem, jak moja sytuacja będzie wyglądać, na ile gry będę dostawał szansę i tak dalej. Więc nie chcę tutaj może mówić o swoich takich indywidualnych. Ale no, następnym jest taki, żeby z drużyną jak najwięcej punktów na to miesięcy złapać i żeby od pierwszych kolejek gdzieś tam na tym dole się nie znajdować i grać sobie spokojnie o wyższe cele niż tylko utrzymanie. To te punkty to oczywiście poza dyskusją wszyscy Ruchowi życzymy, ale do tych Twoich skromnych na razie planów, też nie wybiegasz za daleko w przyszłość, czyli do tego debiutu, dorzucę życzenie tej pierwszej premierowej bramki w najwyższej klasie rozgrywkowej. Tego myślę życzę nie tylko ja, ale też kibice Ruchu. Życzymy Ci oczywiście powodzenia. I tyle z Buzka, tyle w rozmowie z nowym napastnikiem Ruchu, Maciejem Firlejem. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję.